2000 FM, the many voices of multicultural Australia. Stand by for the next program. Broadcasting in Polish. Welcome to the Polish Community Program on Radio 2000 FM, 98.5 on your dial. Dzień dobry Państwu. W sobotę 15 marca roku 2014 witają Aleksandra Błaszkowska, Marian Polak i Jerzy Moskała. Przedwczoraj obchodziły imieniny Bożena i Krystyna, wczoraj Leon, dzisiaj Ludwika, jutro Izabela, a pojutrze Zbigniew. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy wiele dobrego. Posłuchajmy ballady Leonarda Cohena Dzisiaj tu, jutro tam. Śpiewa Maciej Zębaty. Zapytałem raz Jezusa, czy nienawiść sercu ma w ludzkości, co skazała go na krzyż. O miłości lepiej mów, nie mam czasu, bywaj zdrów. Tyle jeszcze do zrobienia, muszę iść. Dzisiaj tu, jutro tam, każda radość krótko trwa. Dobrze sobą było nam, więc śpiewajmy dzisiaj tu, a jutro tam. Kiedy Adam raj opuszczał z jednym jabłkiem w dłoni swej, zapytałem go, co dalej będzie z nim. Będę orał, sadził, siał, odeszł, modlił się co dnia. Teraz całkiem sam zostałem, muszę iść, tak jak ty. Dzisiaj tu, jutro tam, każda radość krótko trwa. Dobrze z sobą było nam, więc śpiewajmy dzisiaj tu, a jutro tam. Byłem razem z Waszyngtonem, gdy na chłodzie z armią drżał i spytałem w imię czego cierpią tak. Kiedy człowiek rację ma, nawet życie za nią da, choćby wiedział, że odejdzie tak czy siak. Dzisiaj tu, każda radość krótko trwa. Dobrze z sobą było nam, więc śpiewajmy dzisiaj tu, a jutro tam. Kiedy Franklin Roosevelt konał, usłyszałem jego głos. Rzekł, z tej wojny zjednoczony wyjdzie świat. Stary Durem, czy Rosjanin, czy wuj sam, każdy z nas jest taki sam. Jedna droga dzisiaj tu, a jutro tam. Dzisiaj tu, jutro tam, każda radość krótko trwa. Dobrze z sobą było nam, więc śpiewajmy dzisiaj tu, a jutro tam. Dzisiaj tu, jutro tam, każda radość krótko trwa. Dobrze z sobą było nam, więc śpiewajmy dzisiaj tu, a jutro tam. Dzisiaj tu, jutro tam, każda radość krótko trwa. Dobrze z sobą było nam, więc śpiewajmy dzisiaj tu, a jutro tam. A co w naszej audycji? Wileńskie kaziuki, notatki osobiste Jana Pawła II, historia Wielkiego Postu, sylwetka miesiąca, biskup Ignacy Krasicki, Nina Andrycz,
królowa zeszła ze sceny. Boska moc jabłek. Będą też komunikaty lokalne oraz przegląd wydarzeń tygodnia w opracowaniu Beaty Rumianek. Po godzinie pierwszej można do nas dzwonić przez 15 minut pod numer 97 15 54 11. A na internecie można nas słuchać o dowolnej porze pod adresem www.pl2000fm.blogspot.com. Życzymy przyjemnego słuchania. Lubisz dobre wędliny o polskim smaku? A może jeszcze chleb, ciasta, polskie słodycze, ogórki, kapustę kiszoną? Koniecznie wstąp do sklepu Polones. Z polskimi wyrobami. 49 R. Louis Street w Chester Hill. Telefon 96-449280. Sklep otwarty od środy do soboty. Wszystko kupisz przy miłej obsłudze. Wszystkie wyroby są świeże, chude, bardzo smaczne. I tanie! Pamiętajcie, Polones, telefon 96-44-9280. Delikatesy Polones, sponsor Radia 2000 FM. Wybierasz się do kraju? Chcesz wypocząć na wyspach? Posłuchaj nas, kochany, sprawa jest oczywista. Tylko Magna Carta, gdzie pomoc i uśmiech, czas się twój szanuje. Magna Carta Travel. Dziewczyny tam miłe i podróż mniej kosztuje. Cóż, tak mówią klienci i chyba to prawda. Bo wszystko tam załatwisz, konta nie zrujnujesz, a w biurze, gdy jesteś, jak w domu się czujesz. Magna Carta Travel. Najstarsza polska agencja turystyczna rękojmią twojego bezpiecznego i udanego wypoczynku. Adres? Albert Road numer 2 tuż przy stacji kolejowej w Stratfield. Telefon 97469964 oraz 97469895. Twoja podróż nic nie warta bez pomocy Magna Carta. Magna Carta Travel, sponsor Radio 2000 FM. Z początkiem marca warto przypomnieć, co pisze w Roku Polskim Zofia Kossak. U progu polskiego marca stoi ciemnowłosy chłopię z liliami w dłoni, święty Kazimierz Królewicz. Obcy w żawie renansowego królewskiego dworu, Królewicz minął dzieje, zostawiając po sobie niby testament i pieśń. Już od rana rozśpiewana chwal o duszo Maryję, cześć jej świątkom, jej pamiątkom, co dzień w niebo niech bije. Dzień świętego Kazimierza, 4 marca, to otwarcie wileńskiego Kaziuka, znanego w całej Polsce jarmarku. Zjazd z najdalszych okolic, urocza wileńska gwara, barwne palmy, niby egzotyczne kwiaty, wieńce obwarzanków smorgońskich, kolorowe serca piernikowe z miłosnymi wyznaniami. Opodal rząd staruszek, zielarek, chylił się nad ułożonymi na płachtach ziołami. Zielarki posiadają zadziwiającą wiedzę opartą na tradycji, doświadczeniu i przekonaniu, że nie ma tej choroby, na którą byś odpowiedniego ziółka nie znalazł. Bóg dał słabość, dał i lek. Tylko że tej wiedzy nie można wyjawić byle komu. Ziele to nie proszek z apteki. Ziele trzeba szanować, wiedzieć, kiedy ono się nadaje, kiedy nie. Czy przy pełni je zrywać, czy przy nowiu. O świcie czy przy wieczornej zorze. Każde ziele ma duszę i przejrzy człowieka. Siedzą te zielarki wśród swych pachnących, szeleszczących kolekcji, podobne życzliwym wróżkom, ofiarując klientom niezawodne środki na kolkę, żółtaczkę, ból głowy, ziębienie nóg, darcie w kościach, poty i zgagę. Poważnieją, mrużąc wesoło oczy, gdy pyta się o lubczyk na beznadziejną miłość. Nie w tą porę, nie w tą porę. Czy zaprzeczenie dotyczy pory roku, czy wieku pytającego? Nie zdradzą. Gdybyś zapytał o ziele, co usypia ciało i duszę, przylecieć granice pozwala. Nie okażą zdziwienia. Być ono jest, ale bardzo twarde. Zapewniają, nie znajdziesz go łatwo. Dopiero gdy zażądać ziela, co pozwala zapomnieć i przestać tęsknić za tym, co było najmilsze, za młodością, za tym, co daleko w przeszłości, odpowiedzą twardo, że takiego ziela nie ma.
Bóg dał człowiekowi naturę, że do samej śmierci tęskni, pamięta. Tak wspominała przed laty Zofia Kossak. A niektórym wydaje się, że ziołolecznictwo to najnowsza moda albo chiński wynalazek. A teraz aktualny temat. Notatki osobiste Jana Pawła II. A towarzyszyć nam będzie oratorium dla świata Habitat kompozycji Piotra Rubika do słów Romana Kołakowskiego. Wystąpi wielu artystów oraz Krakowska Orkiestra Symfoniczna Horizon, chór Uniwersytetu Wrocławskiego Gaudium i chór La Musica Chorale z Częstochowy. Najpierw usłyszymy utwór Miłość ocali świt, a następnie Przylądek dobrej nadziei. Notatki osobiste Jana Pawła II. W lutym w Polsce nakładem wydawnictwa Znak ukazała się książka Jestem bardzo w rękach Bożych. Notatki osobiste 1962-2003. Jeszcze przed publikacją książki w internecie i w mediach zawrzało. Albowiem w swoim testamencie papież wyraźnie zaznaczył,
notatki osobiste spalić. Dlatego też niektórzy nawet nawoływali do bojkotu książki. Na konferencji prasowej zorganizowanej przez wydawnictwo Znak pojawił się kardynał Stanisław Dziwisz, któremu papież powierzył notatki. Kardynał wyjaśnił: nie spaliłem notatek, gdy są kluczem do zrozumienia duchowości papieża, czyli tego, co jest najbardziej wewnętrzne w człowieku, jego relacji do Boga, do drugiego człowieka i do siebie. Zaznaczył jednak, że zniszczył tylko prywatną korespondencję i te notatki, które trzeba było. Kardynał dodał też, że papież nie powierzyłby mu swoich notatek, gdyby mu nie ufał. A notatki zawierają cenne przemyślenia, którymi trzeba się podzielić ze wszystkimi ludźmi. Tyle wypowiedzi kardynała Dziwisza. A prezes wydawnictwa Znak Henryk Woźniakowski twierdzi, że publikacja jest jak najbardziej zgodna z prawem, ponieważ po śmierci papieża notatki stały się własnością kardynała Dziwisza. Prezes dodał też, że to, iż kardynał nie postąpił zgodnie z założeniami testamentu, pozostaje sprawą jego sumienia. Prezes również stwierdził, że dwa zeszyty pełne zapisków ponad 600 stron w druku zawierały przemyślenia duchowe papieża, które odegrały swoją rolę w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym. Zaś publicysta z tygodnika Wprost Marcin Dzierżanowski w rozmowie z Polskim Radiem bronił kardynała, mówiąc, że w Kościele osoba święta nie ma prywatności. Jego zdaniem kardynał Dziwisz był pewien, że Jan Paweł II zostanie wyniesiony na ołtarze, a gdyby zniszczył jego notatki, mógłby zostać posądzony o utrudnianie tego procesu. Tu trzeba wspomnieć, że aby zrozumieć myślenie papieża przekazane w książce, trzeba znać fakty historyczne i jego życiorys. W książce brak bowiem przypisów wyjaśniających czytelnikowi, o co chodzi w danym momencie. Opracowano na podstawie artykułu pióra Sandry Fizia pod tytułem „Czy kardynał Dziwisz zdradził papieża?”. Artykuł ten zamieścił tygodnik Angora na podstawie portalu internetowego na temat.pl. A za chwilę kilka wybranych notatek z artykułu pióra Marty Paluch zamieszczony w tygodniku Angora. Wydaje się, że pokazują one charakter przemyśleń Jana Pawła II. Thank you.
zapiski, które miały odejść wraz z papieżem. Zapiski zaczynają się jesienią 1962 roku. Kończą, gdy papież jest już bardzo chory. Wtedy drżącą ręką ma jedynie siłę zapisać początek medytacji. 3 listopada 1962 roku. Medytacja. Odkupienie zaczęło się od totus tuus. Jedna jedyna istota ludzka, nowy człowiek, któremu Bóg zawierzył siebie na własność. Bóg Syn potrzebował jej w wypełnianiu swojego dzieła. Bóg Syn mógł jej siebie zawierzyć na drodze tego dzieła, bo naprzód dokonał go w niej i przysposobił ją do tego totus tuus. Maria podjęła owo oddanie Boga w całej jego treści odkupicielskiej, w całej dynamice. Tutaj rozwiązuje się mój problem. Ostatnio poczułem się bardzo w rękach Maryi i blisko Pana Boga. Stoję jednak w tych sprawach z całą pokorą. Otóż rozwiązanie. W rękach Maryi, na zasadzie totus tuus, dzieło odkupienia musi się zrealizować również we mnie. Każdego domu wróg, zawsze go bronić będziemy, tak nam dopomóż, tak nam dopomóż. 2 września 1968. 10 lat minie od sakry i od rekolekcji przed sakrą w Tyńcu. Czas odsuwa mnie bardzo szybko od tego centralnego faktu w moim życiu. Faktu, który będzie miał decydujące znaczenie dla mojej śmierci i dla wieczności. Czas a wieczność, nie jako abstrakt, ale jako udział jednej i tej samej osoby. Perspektywa uczestnictwa w wieczności, czyli w Bogu. Oparciem dla niej jest rzeczywistość. 7 lipca 1975. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Stwierdzenie radosne i podziękowanie za to, że Chrystus jest, a zarazem gorąca prośba, aby był ze mną we wszystkim, co pragnę w nim niejako zakorzenić i z niego wyprowadzić, pomimo całej mojej słabości. I spędzić tu życie.
Październik 1978 roku. Dnia 13 października 1978 mój drogi przyjaciel biskup Andrzej Deskur doznał nieoczekiwanego ataku, który sprowadził na niego częściowy paraliż. Dnia 14 października odwiedziłem Andrzeja w szpitalu, udając się na konklawę, które miało dokonać wyboru następcy po śmierci Jana Pawła I. Trudno mi nie wiązać faktu, że w dniu 16 października zostałem wybrany owym następcą. Z wydarzeniem, które o 3 dni poprzedziło ten wybór. Ofiara mojego brata w biskupstwie Andrzeja wydaje mi się jakby przygotowaniem do tego faktu. Wszystko zostało wpisane przez jego cierpienie, tajemnicę krzyża i odkupienia dokonanego przez Chrystusa. Thank you.
wydarzeń tygodnia. Witam Państwa, Beata Rumianek. W czwartek dziennik Wall Street Journal poinformował, że rząd tymczasowy Ukrainy poprosił o broń i amunicję oraz wsparcie wywiadowcze, ale Stany Zjednoczone odmówiły, aby nie podsycać napięć ze stroną rosyjską. Senator John McCain poinformował, że jeśli informacje dziennika są prawdziwe, to byłoby to głęboko niepokojące. Stany Zjednoczone nie powinny nakładać embarga na broń na ofiarę agresji, stwierdził McCain w oświadczeniu. Teraz jest czas, aby pokazać ukraińskiemu rządowi i ludziom, że Stany Zjednoczone stoją z nimi ramię w ramię w godzinie największej potrzeby, dodał. Rosja nie wyklucza poczynienia lustrzanych kroków, jeśli USA i Unia Europejska zastosują wobec niej sankcje z powodu jej interwencji na Ukrainie, poinformował o tym wiceminister rozwoju gospodarczego Federacji Rosyjskiej Aleksiej Lichaczow. Jeśli USA zastosują sankcje wobec Rosji na jej działania na Ukrainie, Moskwa może zrezygnować z dolara jako waluty, której trzyma rezerwy i odmówić spłacania zadłużenia w amerykańskich bankach, powiedział doradca prezydenta Rosji Siergiej Głaziew. 6 amerykańskich samolotów F-16 wylądowało w bazie lotniczej w Łasku. Maszyny wezmą udział w rotacyjnych ćwiczeniach polsko-amerykańskich przyspieszonych z powodu kryzysu na Ukrainie. Jesteśmy najnowocześniejszą bazą lotniczą w Europie. 95% budynków ma mniej niż 10 lat, nie mówiąc już o nowoczesnych samolotach F-16 w najnowszej wersji, tak kapitan Marek Kwiatek, oficer prasowy 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego, reklamuje jednostkę w Łasku, do której ma przylecieć 12 amerykańskich myśliwców. Rosyjskie myśliwce odrzutowe i śmigłowce rozpoczęły loty ćwiczebne nad Morzem Śródziemnym, poinformowała rosyjska marynarka wojenna. W ćwiczeniach bierze udział lotniskowiec admirał Kuzniecow, a lotnicy doskonalą taktykę przechwytywania celów powietrznych i inne techniki bojowe, rzecznik marynarki wojennej powiedział komandor Wadim Sergeja agencji Interfax. Pojawił się kolejny trop w poszukiwaniach zaginionego samolotu malezyjskich linii lotniczych. Wysoki przedstawiciel Pentagonu twierdzi, że Boeing 777 nie runął do Morza Południowochińskiego, a do Oceanu Indyjskiego. Boeing 777 linii Malaysian Airlines lecący ze stolicy Malezji Kuala Lumpur do Pekinu zniknął z ekranów radarów w nocy z piątku na sobotę. Na pokładzie było 239 osób. Do tej pory nie natrafiono na żaden inny ślad samolotu. Przyjęło się w cywilizowanym świecie, że dzieci należy chronić przed wojną i przemocą, ale są miejsca, gdzie jest nieco inaczej. Bojowe nastroje w Rosji w związku z sytuacją na Krymie podgrzała państwowa telewizja Rosja. Otóż bohater znanej tam wieczorynki, Dobranoc Maluszki, postanowił zaciągnąć się do wojska. Piesek Filia, choć nieletni, chce bronić zagrożonych, broniąc swojej ojczyzny. Sejm przyjął w piątek uchwałę w sprawie uczczenia 25. rocznicy obrad Okrągłego Stołu. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej wyraża uznanie dla uczestników obrad Okrągłego Stołu, którzy wytyczyli drogę ku wolnej i demokratycznej Polsce, głosi dokument. Wizyta Joe Bidena ma związek z sytuacją na Ukrainie. Według zastrzegającego sobie anonimowość rozmówcy, wiceprezydent przyleci do Polski już we wtorek. W przyszłym tygodniu mamy poznać szczegóły planu w sprawie skrócenia kolejek w służbie zdrowia. Wczoraj Bartosz Arłukowicz w tej sprawie wypowiedział się i spotkał z premierem Donaldem Tuskiem. Jest co poprawiać we Wrocławiu. W kolejce do ortopedy trzeba spędzić nawet 6 lat. W Kaliszu na wizytę u ortodonty pacjenci muszą czekać 3 lata. Krótki film, którego autorką jest reżyserka Taja Pilijewa, ukazuje pocałunki rzekomo nieznajomych ludzi, zrobił prawdziwą furorę w sieci. W niecałe 3 dni otworzono go ponad 30 milionów razy na serwisie youtube.com. Na pierwszy rzut oka miało być emocjonalnie i artystycznie, okazało się całkiem komercyjnie. Film to nic innego jak element kampanii promocyjnej amerykańskiej marki odzieży. Dramat Ida został uhonorowany Polską Nagrodą Filmową Orłem 2014 dla najlepszego polskiego filmu. Autor tego filmu, Paweł Pawlikowski, odebrał statuetkę dla najlepszego reżysera. Nagrody aktorskie otrzymali Agata Kulesza i Dawid Ogrodnik. Orły to przyznawane w kilkunastu kategoriach doroczne nagrody Polskiej Akademii Filmowej, która zrzesza prawie 600 członków reprezentujących filmową branżę. W tym roku przypadła 16. edycja tej nagrody. We wrześniu 2012 roku Steven miał bardzo ciężki wypadek na motocyklu. Cudem udało mu się przeżyć. Lewa część jego twarzy została mocno zniekształcona. Ratunkiem okazał się wydruk z drukarki 3D. Współczesna medycyna może naprawdę wiele. Pierwszego w Stanach Zjednoczonych przeszczepu twarzy już ponad 5 lat temu dokonała Polka Maria Siemionow. Ale zdaniem ekspertów drukarki 3D dla medycyny to przełom na miarę antybiotyków.
Mamy spory powód do dumy. Mariusz Muński został jednym z laureatów prestiżowego konkursu PWN to Own. Zmagania jego uczestników zmierzają do wykrycia w powszechnie używanym oprogramowaniu i urządzeniach mobilnych nieznanych wcześniej luk. Nasz rodak pokonał zabezpieczenia przeglądarki Firefox i wygrał $50,000. Ponad 500 krystyn z całej Polski, a także z zagranicy spotkało się w Białymstoku, by świętować swoje imieniny. Ogólnopolski zjazd pań noszących to imię odbywa się już po raz 17. Każdy ze zjazdów ma swoje hasło oraz gadżet w postaci wybranego nakrycia głowy. Tegoroczne hasło to zmysłowe podlaskie krystyny, a nakrycie głowy to zielony kapelusz, który, jak tłumaczą organizatorki ze Stowarzyszenia Krystyn, ma symbolizować ekologiczny region. Z każdym rokiem rośnie liczba osób, które korzystają z miejskich rowerów. Wiosna w pełni, czas ruszyć na rower. W Warszawie, Poznaniu i Opolu mieszkańcy mogą już korzystać z rowerów miejskich. W kwietniu ruszą wypożyczalnie w innych polskich miastach. W stolicy to już trzeci sezon miejskich rowerów. Wypożyczalnie działają w 14 dzielnicach. Rosną także ich wymagania. Miłośnicy jednośladów najczęściej narzekają na niesprawne hamulce czy problemy z przepinaniem roweru do elektrozamka. Od słów do czynów. Jared Leto, zdobywca Oscara za rolę w filmie Witaj w klubie, który przed 2 tygodniami podczas ceremonii w Los Angeles wspierał Ukraińców, pojawił się na kijowskim Majdanie. Aktor i wokalista zespołu 30 Seconds to Mars odwiedził w ukraińskiej stolicy miejsca, gdzie kilkanaście dni temu doszło do najostrzejszych starć demonstrantów z milicją. Dzień wcześniej zespół zagrał w Kijowie koncert. Podczas występu Leto zwrócił się do Ukraińców słowami: może być wam ciężko, ale wiedzcie, że tworzycie coś pięknego i nie ma zbyt wygórowanej ceny za to, by być sobą i decydować o sobie. Strzelanie do wracających do domu bocianów traktuje się w Libanie jako rozrywkę, alarmuje Ireneusz Kaluga z siedleckiej grupy ekologicznej. Pozwólcie bocianom wracać do Polski. Ulotki z takim hasłem będą otrzymywać uczniowie w Libanie, by zwrócić uwagę na ten problem. Makabryczna tradycja powoduje, że bocianów z roku na rok ubywa, dlatego siedlecka grupa ekologiczna nawiązała współpracę z polską ambasadą w Libanie i MSZ. Wysłano ulotkę informującą o tym, jak bociany są dla nas cenne i dlaczego je chronimy. Ulotka zostanie w najbliższych dniach przetłumaczona i przekazana do większości szkół w Libanie. Prawo do rocznego płatnego urlopu na sprawowanie opieki nad dzieckiem rodzice dozyskali w połowie ubiegłego roku. Wcześniej było o połowę krótsze. Okazał się prawdziwym hitem. Na rok wolnego wybrało się już 100 tysięcy rodziców, informuje Rzeczpospolita. Polacy są bardzo konserwatywni w wykorzystywaniu tych urlopów. ZUS podaje, że 98,5% korzystających z nich to kobiety. Na takich urlopach jest zaledwie 1,1 tysiąca mężczyzn, chociaż mogą oni korzystać niemal dowolnie oprócz pierwszych 16 tygodni obowiązkowych dla pań. Na 14 tygodni więzienia została skazana 23-latka, która wsadziła swojego kota na 5 minut do mikrofalówki. Kobieta chciała w ten sposób ukarać zwierzę za to, że zaatakowało jej złotą rybkę. Kot nie przeżył tego czteromiesięczny kotek Mowgli początkowo przeżył, pomimo tego, że jego organy wewnętrzne się ugotowały. Zmarł 1,5 godziny później. Sędzia stwierdził, że był to akt przerażającego okrucieństwa, a zwierzę umierało powoli i w bólu. 23-letnia Lara Canlis przyznała się do winy. Oprócz wyroku na kobietę nałożono także zakaz posiadania żywego stworzenia. Tą przykrą wiadomością żegnam się z Państwem. Do usłyszenia za tydzień. You're now listening to Radio 2OOFM. Przegląd wydarzeń tygodnia przedstawiła Beata Rumianek. 10 dni temu była Środa Popielcowa, a więc za chwilę historia Wielkiego Postu. A przedtem kompozycja Piotra Rubika, do słów Zbigniewa Książka, Psalm Kochania. Śpiewajcie Bogu, psalmem wysławiajcie Jego imię. Gotujcie drogę jadącemu przez pustkowia. Pan jest Jego imię. Weselcie się w Jego obliczu. Psalm 68. Za ogień, co kuli się w piecu, za świerszcze na gramy, za gwiazdy, gdy w kałużach świecą, co przez płotki skacze i za tańce do rana, za świat, który z tobą zobaczę,
kochaj mnie, kochaj mnie, kochana. Gazeta pytano, jakże można tak kochać, jakże można tak kochać, o dziewiątej rano. Gazeta. Jakże można tak kochać o dziewiątej rano? Za lato i kompot za kresu, za śnieg, za kopalę i za to, że wciąż obok jestem. Kochaj mnie, i za tort z marcepanem, za narty i obrazek święty. Kochaj mnie, kochaj mnie, kochana. Kochaj mnie. Wielki post. W VII wieku Kościół katolicki za początek postu przyjął szóstą niedzielę przed Wielkanocą. Ponieważ niedziele wyłączone były z postu, aby zachować 40 dni pokutnych, jego początek przypadał na środę. Od 1570 roku był to już zwyczaj powszechnie obowiązujący w Kościele. W tym dniu na znak pokuty posypywano głowę popiołem. Papieżowi Grzegorzowi I Wielkiemu przypisuje się wprowadzenie okresu przygotowującego do Wielkiego Postu przedpościa, rozpoczynającego się na 9 tygodni przed Wielkanocą i obejmującego 3 kolejne niedziele przed Środą Popielcową. Niedzielę Siedemdziesiątnicy, zwaną także Niedzielą Starozapustną, Niedzielę Sześćdziesiątnicy Mięsopustną i Niedzielę Pięćdziesiątnicy Zapustną.
Wielki Post w Kościele jest traktowany jako czas pokuty i nawrócenia. Jego zaleceniami są post, jałmużna i modlitwa. W okresie Wielkiego Postu z Kościoła znikają kwiaty przy ołtarzu, nastrój pokuty podkreśla skromniejszy wystrój świątyni. Ważnym elementem obecnym w Kościele oraz w życiu parafian jest śpiewanie pieśni wielkopostnych, takich jak Wisi na krzyżu, Ludu mój ludu, Jezu Chryste Panie miły. Wielki Post rozpoczynał się dawniej od posypania głów popiołem. W czasie postu chleb smarowało się powidłami lub maczano go w oliwie. Podawano śledzie bez śmietany, kawa również była bez śmietany i bez cukru, za to spalonych żołędzi. Piło się herbatę lipową zamiast deserów, podawano małe słodkie ciasteczka zwane wiekuistymi, gdy można je było jeść w pół roku po upieczeniu. Kobiety na 6 tygodni zdobiły się czarnymi agatami albo drobiazgami z hebanu i onyksu w srebrze. W czasie postu nie wypadało grać skocznych poleg mazurków, jeśli już to smętne dumki i nokturny. Zdarzało się, że w czasie postu dzieciom chowano zabawki, zostawiając tylko te najbardziej zniszczone, a zamiast baśni czytano im żywoty świętych. Były to informacje o historii Wielkiego Postu zamieszczone w marcowym biuletynie duszpasterskim w kościele świętego Wincentego w Eszwil. Podano tam również, że rekolekcje wielkopostne zostaną odprawione w czwartek 20 i piątek 21 marca o godzinie 7 wieczorem oraz niedzielę o godzinie 12. Kaznodzieją będzie ksiądz Andrzej Derziuk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Tutaj nie wiem, czy to podałem, że zakończył się w niedzielę 23 marca o 12 godzinie. A teraz nasza sylwetka miesiąca, biskup Ignacy Krasicki. A posłuchajmy przedtem utworu Co ma przeminąć, śpiewa Michał Bajor, kompozycja Piotra Rubika do słów Zbigniewa Książka. Nie pytaj świata, dokąd zmierza, bo nie daj Boże, prawdę powie. Miast pytać z paciorków pacierzy, ułóż modlitwę za jej zdrowie. Co ma przeminąć, to przeminie, a co ma zranić, do krwi zrani. Piotr rzekł, Quo vadis Domine, Quo vadis Domine, Quo vadis Domine. Dokąd zmierzasz, Panie? Quo vadis Domine, Quo vadis Domine, Quo vadis Domine. Dokąd zmierzasz, Panie? O cel i sens nie pytaj świata, choć wie, co będzie i co było. Miast pytać pomódl się za latą i zapachnącą chlebem miłość. Co ma przeminąć, to przeminie, a co ma zranić, do krwi zrani. Piotr rzekł, Quo vadis Domine, Quo vadis Domine, Quo vadis Domine, dokąd zmierzasz, Panie? Quo vadis Domine, Quo vadis Domine, Powadisz do winy, dokąd zmierzasz, Panie? Nie pytaj świata o recepty, które uleczą ludzkość całą. Miast pytać raczej poproś szeptem, by się ta jedna uśmiechała. Co ma przeminąć, to przeminie, a co ma zranić, do krwi zrani. Piotr rzekł, Quo vadis Domine, Quo vadis Domine, Quo vadis Domine, dokąd zmierzasz, Panie? Quo vadis Domine, Quo vadis Domine, Quo vadis Domine,
Ignacy Krasicki jest jednym z głównych przedstawicieli polskiego oświecenia, również nazywany księciem poetów polskich. Jako biskup warmiński posiadał rezydencję w Lidzbargu Warmińskim i Smolajanach. Z racji pełnionej funkcji zasiadał w Senacie Rzeczypospolitej. Urodził się w 1735 w Dubiecku nad Sanem w zubożałej rodzinie magnackiej posiadającej tytuł hrabiów Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Był z kolei gacony z rodziną Potockich oraz Sapiechów. Bardzo dobrze wykształcony, wraz z dwoma braćmi postanowił zostać duchownym. Później pisał o wybranej drodze życia – szedłem dla grosza i dla chwały Bożej. Krasicki uczył się w jezuickim kolegium lwowskim. Następnie wstąpił do seminarium duchownego przy kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Został kanonikiem kijowskim, a 3 lata później kanonikiem katedry przemyskiej i objął probostwo katedralne. Jako młody ksiądz spędził 2 lata na studiach w Rzymie. Zamieszkał w hospicjum polskim przy kościele Świętego Stanisława, gdzie pełnił funkcję prowizora opiekującego się tamtejszym archiwum. Po powrocie został sekretarzem prymasa Władysława Aleksandra Łubieńskiego i zaprzyjaźnił się z młodym Poniatowskim, przyszłym królem. Swą twórczością Krasicki poświęcił panowaniu przyjacielowi Poniatowskiemu, jednak nie propagował bezpośrednio programu politycznego króla. Od panowania Stanisława Augusta rozpoczęła się kariera duchowna Krasickiego. Kapelan królewski otrzymał w grudniu 1766 biskupstwo warmińskie, tytuł książęcy, godność senatora Rzeczpospolitej. Pod koniec życia został arcybiskupem gnieźnieńskim. Był współorganizatorem i często uczestnikiem tzw. obiadów czwartkowych. Biskupstwo warmińskie dawało mu wysokie miejsce w hierarchii społecznej oraz uzasadnione poczucie niezależności. Jednak nie okazało się ono cichą przystanią. Kapituła przyjęła swego zwierzchnika chłodno w obawie przed zmianami. Równocześnie nasilały się prowokacje i napór Prus zmierzających do zagarnięcia Warmii w ramach rozbioru Polski. Krasicki protestował publicznie przeciw obcej interwencji. Chciał też uchronić Warmię przed wojną domową. Wśród jego podróży, obok wyjazdu do Paryża w czasie Konfederacji Barskiej, częstymi były wyjazdy do Berlina, Potsdamu, Sanssouci na wezwanie Fryderyka II, z którym się zaprzyjaźnił. Stwarzało to sytuację trudną dla poety, biskupa, który zaprzyjaźniony z królem Polski był zmuszony do towarzyskich i administracyjnych kontaktów z królem Prus. Był członkiem Konfederacji Sejmu Czteroletniego. Po 3 rozbiorze Polski papież Pius VI nakazał mu wpajać w naród polski obowiązek wierności, posłuszeństwa i miłości panom i królom. Ignacy Krasicki zmarł w 1801 roku. Pochowany został w katedrze pod wezwaniem świętej Jadwigi Śląskiej w Berlinie, którą konsekrował, a w 1829 został przeniesiony do katedry gnieźnieńskiej. Krasicki był wybitnym reprezentantem polskiego oświecenia. Zadebiutował strofą Hymn do miłości ojczyzny. Miał wówczas około 40 lat. Był to więc późny debiut, który przyniósł przecież niezwykły sukces tej strofy, stanowiącej fragment pieśni 9 poematu heroikomicznego Myszejda. Strofa ta później przez długie lata odgrywała rolę hymnu narodowego. Krasicki sformułował tu uniwersalną ideę patriotyzmu, wyrażoną stylem wysokim i wzniosłym tonem. Wśród licznych przekładów tekstu wymieńmy także 3 różne przekłady francuskie. Książę biskup warmiński nadawał doskonały kształt wszystkim gatunkom europejskiego klasycyzmu. Otwierał także drogę gatunkom nowym. Wśród nich wyróżnia się pierwsza polska powieść nowożytna Mikołaja Doświadczyńskiego Przypadki.
jest ona syntezą wszystkich odmian powieści oświeceniowych, a więc satyryczno-obyczajowej, przygodowej i robinsonady połączonej z utopią i powieścią dydaktyczną. Anegdota mówi, iż zachętą do powstania poematu Monohomachia stała się rozmowa z Fryderykiem II Pruskim w pałacu Sanssouci. Krasicki mieszkał tu w apartamencie zajmowanym niegdyś przez Woltera. W żartobliwym heroikum o zwaśnionych zakonnikach realizuje oświeceniową konwencję gatunku. Edycja tekstu stała się nieomal skandalem obyczajowym. Najtrwalszym pomnikiem literackim oświecenia są bajki. Osadzone w europejskiej tradycji gatunku są niedoścignione w swym artystycznym pięknie. Aktualną obserwacją nad światem i naturą człowieka zawarł poeta także w satyrach. Klasyk poezji zintelektualizowanej był artystą słowa, wydobywającym poetyckość z obszarów najrzadziej poszukiwanych. Krasicki uprawiał nie tylko literaturę piękną. Pisał prace z zakresu teologii, heraldyki, ogłosił dwutomową encyklopedię, pisał listy o ogrodach, artykuły do Monitora i własnej gazety co tydzień. Podejmował prace przekładowe z Plutarcha, tłumaczył pieśni Ossiana, fragmenty boskiej komedii Dantego, utwory Anakreonta, Boileo Hezjoda, Teokryta, napisał rozprawkę o tłumaczeniu ksiąg. Ignacy Krasicki został odznaczony orderem Orła Białego. Został również kawalerem orderu świętego Stanisława Pruskiego oraz kapelanem honorowym zakonu maltańskiego. Był członkiem rzeczywistym Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk. Słuchacie Państwo Radia 2000 FM na częstotliwości 98,5 MHz. Komunikaty lokalne. Towarzyszenie Nasza Polonia zaprasza dzisiaj, sobotę 15 marca o godzinie 15.30 do klubu polskiego Bankstown na spotkanie z redaktorem Stanisławem Michalkiewiczem. Tematem spotkania będzie antypolonizm. Konsulat Generalny w Sydney zaprasza na dni poradnictwa w zakresie polskiego ubezpieczenia społecznego dla Polaków pracujących lub mieszkających w Australii. W sobotę, 15 marca o godzinie 15 w Klubie Polskim w Ashfield i w niedzielę, 16 marca w Klubie Polskim w Bankstown, również o godzinie 15. Na spotkania należy przynieść dokument tożsamości. W czwartek, 20 marca o godzinie 7 wieczorem w Sydneyjskim konserwatorium odbędzie się koncert fortepianowy. Wystąpi pianista z Melbourne, Peter De Jager, zwycięzca pierwszego konkursu chopinowskiego w Canberrze w roku 2011. W programie m.in. utwory Chopina i Szymanowskiego. Dochód z koncertu będzie przeznaczony na organizację drugiego międzynarodowego konkursu chopinowskiego w Canberrze we wrześniu tego roku. Obszerną rozmowę na temat tego koncertu można znaleźć na internecie pod adresem www.pulspolonii.com oraz w ostatnim numerze Ekspresu Wieczornego. Konsulat zaprasza w piątek, 21 marca o godzinie 19 na wieczór autorski pani Lucy Lech. Autorka zaprezentuje swoją trylogię Prowincjuszka, Paniusia, On wróci. Fragmenty utworów przedstawiają Martę Kięć-Gubałę i Michał Marcioch. Wystąpią również znani artyści muzycy Agnieszka Rypel-Polkas i Janis Polkas. W czwartek 27 marca o godzinie 5.30 na University of Western Sydney, Parramatta South Campus, Building EA, Room G19, odbędzie się Open Forum pod tytułem Ukraine, not just the province of Russia. Specjalnym gościem będzie profesor Norman Davis z Uniwersytetu Cambridge. Na spotkanie zaprasza dr Severin Sef Ozdowski, Director of Equity and Diversity. Spotkanie z profesorem Davisem odbędzie się również w polskim konsulacie w sobotę 29 marca o 6 po południu. Tematem tego spotkania będzie Polska. Klub Polski w Ashfield przypomina o obiadach klubowych w każdą niedzielę o godzinie 1. Klub Polski w Bankstown zawiadamia, że wieczory filmowe odbywają się obecnie w piątki o 17.30. Wstęp wolny. A teraz posłuchajmy nieśmiertelnej piosenki Serce Matki i Urszuli Dudziak. Niestety, ludzie nie są nieśmiertelni.
Ostatnio odeszła od nas Nina Andrycz. Usłyszymy o niej za kilka minut. Wśród zamętu i braku sentymentu, tu sztuczny śmiech, tam znów sztuczne łzy, obłuda, fałsz, to są życia gry. Miłości szczerej nie ma, epoka kłamstw, krzywd i mąk. Nikt nie jest sobą, czas rządzi tobą, okrutna obojętność krąży. Zawsze tchnie jedynie serce matki, o wszystkim dobrze wie. Dać trochę ciepła umie i każdy ból rozumie. A gdy przestaje dla nas bić, tak ciężko, ciężko żyć. Miłości szczerej nie ma, epoka kłamstw, krzywd i mąk. Nikt nie jest sobą, czas rządzi tobą, okrutna obojętność w krąg. Jedynie serce matki uczuciem zawsze tchnie. Jedynie serce matki o wszystkim dobrze wie. Każdy ból rozumie, a gdy przestaje dla nas bić, tak ciężko, ciężko żyć. Królowa zeszła ze sceny, pisze Bogdan Gadomski w tygodniku Angora. 31 stycznia 2014 roku nad ranem w swoim mieszkaniu w centrum Warszawy zmarła Nina Andrycz, nazywana królową polskiej sceny ze względu na ilość królewskich ról, które grała. Byłem zaprzyjaźniony z wielką aktorką. Rzeczy zwyczajne bardzo mnie zdumiewają i cieszą. Rzeczy zdumiewające są na scenie moim chlebem powszednim. Taki to jest już los heroiny dramatycznej, która zresztą umie czasem zakpić siebie samej, pisała artystka. Autor artykułu przedstawia swoje 3 spotkania z artystką. Spotkanie pierwsze, premierowa. Rozmawialiśmy w apartamencie przy Alei Róż, zajmowanym przez aktorkę i jej męża, premiera Józefa Cyrankiewicza, przez 21 lat. To była Nina Andrycz bez retuszu. Przygotowywała się do tego spotkania długo i drobiazgowo. Powitała mnie z gotową koncepcją rozmowy. Na początku zajrzała mi do torby, kontrolując, czy nie mam magnetofonu, czego nie lubiła. Musiałem stenografować. Miała wspaniałą figurę młodej kobiety, a rudawe włosy równo podcięte. O jej wieku zdawały się mówić tylko oczy. Najbijmy się wina. Tak trudno teraz o dobre wino. Proszę, niech mnie pan zapozna ze scenariuszem wywiadu, ze wszystkimi pytaniami. Później się zastanowimy, co może pójść, co nie. Pani Nino, proponuję zacząć rozmowę od stwierdzenia, jak tu pani pięknie, jak bogato. A skąd? W tych trudnych czasach nie możemy tak napisać. Proszę notować. Pani Nino, jak tu pani skromnie. Jak to się stało, że królowa sceny polskiej i tak piękna kobieta jak pani, która miała wszystkie możliwości ku temu, aby zgromadzić kolekcję dzieł sztuki, biżuterię ze złota i diamentów, nie ma prawie nic? Napisał pan?
Proszę notować dalej. Odpowiadam na to pytanie. Mieć to może i miałam szansę, ale uważałam, że premier i jego żona powinni mieszkać skromnie. Kupiłam więc krajowe mebelki firmy Ład i one mi do dnia dzisiejszego wiernie służą. Aha, wywiad niech pan wyda w kilku czasopismach w różnych wersjach, a później niech się pan do mnie zgłosi, to dam nowy materiał. Zgłosiłem się po 20 latach. Spotkanie drugie. Nie myślę o upływających latach. Nina Andrycz ma 90 lat. Przeniosła się z międzywojennego apartamentu do dwupokojowego mieszkanka w centrum Warszawy. Tu za hotelem w Porum. Ubrana skromnie, lecz elegancko w ciemnej sukience na szyi perły. W ręku dwa kieliszki, na stoliku w saloniku butelka wina. Ze zdumieniem przeczytałem w kolorowym pisemku, że dosięgły panią dwa ciosy. Straciła pani apartament i pracę w Teatrze Polskim. Nie chciało mi się wierzyć, bo postanowiłem sprawdzić u źródła. Panie Bogdanie, jest to głupie i naiwne kłamstwo, ale przeprowadzka z Alei Róż jest faktem i dużym kłopotem życiowym oraz pewną niewygodą. Bo trzeba było rozdać nadmiar toalet bezdomnym, samotnym matkom, podarować ludziom książki, które zbierałem całe życie, gdyż warszawskie biblioteki nie miały miejsca, żeby je przyjąć. Nina Andrycz opowiedziała mi, dlaczego odeszła z Teatru Polskiego. Nikt jej nie zwalniał, to ona zrezygnowała. Mówiła o swoich książkach i tomiku poezji. Pisała od gimnazjum. Do szuflad pakowała niezliczone wiersze, prozę, pamiętniki. Po latach pojechała do Jarosława Iwaszkiewicza, aby przeczytał i ocenił. Wybitny pisarz powiedział: masz w tej chwili wybrać się do czytelnika i powołać się na mnie. To są bardzo dobre wiersze. Jak chcesz, mogę ci napisać przedmowę. Podziękowała i przedmowę napisał Klemens Górski. Pierwszy tomik wydano w nakładzie 10 tysięcy egzemplarzy. Spotkanie trzecie. Ostatnia heroina. Jej biografia bez początku, bez końca otrzymała literacką nagrodę miasta Warszawy. Dlaczego nie odebrała pani nagrody? Bardzo żałowałam. Byłam chora. Ostatecznie nagrodę dostarczono mi do domu. Pokażę panu wielki dyplom. Pojutrze przychodzą do mnie z TVN i będą mnie z tego powodu dręczyć, podczas gdy ja nie nadaję się do filmowania i fotografowania, bo padam z nóg. Gdy wszedłem do mieszkania Niny Andrycz z bukietem jej ulubionych żółtych tulipanów, byłem przerażony. Aktorka miała pół pasiec, zgięta w pół, czołgała się z malutkiej sypialni do niedużego salonu. Drzwi otworzyła mi pomoc domowa. Wizyta trwała 2 godziny. Aktorka była w eleganckim szlafroku, słabo mówiła i robiła długie dygresje nie na temat. To była bardzo trudna rozmowa. Widziałem stuletniego człowieka, który odchodzi. Ale jeszcze chce żyć, ma plany, ma swoje zdanie. Nie dyktowała już pytań i odpowiedzi, ale każde analizowała i zastanawiała się nad każdym słowem. Przyjmie pani ekipę TVN? Boję się, że nie dam rady, bo ledwo na nogach stoję. Powiedzieli mi, że nie chcą słyszeć o tym, że czegoś nie mogę. Mają zlecenie redakcji i muszą je wykonać. Spodobała mi się taka postawa. Przypomniała mi się moja rola Elżbiety I Wielkiej, która w ostatnim akcie umierająca spełza z łóżka i na czworakach czołga się do tronu. Weszłam na niego resztką sił, wyprostowałam się i oddałam ostatnie tchnienie jako panujący król Anglii. Nina Andrycz oddała ostatnie tchnienie we śnie. Odeszła mając 101 lat. Powiedziała mi, że chciałaby dożyć 110. Będzie pochowana na starych po wąskach, gdzie wykupiła wieczyste użytkowanie na 99 lat. Tyle Bogdan Gadomski.
A w tygodniku Angora jeszcze przed odejściem artystki podano interesującą informację. Nina Andrycz wyjawiła niedawno swą największą tajemnicę. Dama polskiej sceny przyznała się wreszcie, ile tak naprawdę ma lat. Źródła podawały bowiem jako datę jej urodzenia 11 listopada 1915. W środowisku aktorskim od dawna szeptano jednak, że pani Nina ujmuje sobie wiosen. Plotki okazały się tym razem prawdą. Gwiazda skończyła niedawno 101 lat. Naprawdę przyszła na świat w 1912. Na pomysł zmiany aktu urodzenia wpadła na początku wojny jej matka. Przy sympatii AK można było zdobyć papiery, jakie się chciało. Mama domyślała się, że okupacja może potrwać kilka lat i że jak się odejmie te 3 lata, będzie lepsza do zamążpójścia, znała artystka, która nigdy nie miała problemu z ukryciem swego prawdziwego wieku, ponieważ nigdy nie wyglądała na swoje lata, a bystrości umysłu i witalności mogłaby pozazdrościć jej niejedna 70-latka. Tylko na pomniku, na starych Powązkach, prawdziwa data moich narodzin 11 listopada 1912 roku będzie tam widniała, mówi z uśmiechem artystka. W podobnym wieku odeszła niedawno inna słynna artystka, Marta Egert, żona Jana Kiepury, słynnego tenora. Posłuchajmy jego głosu i piosenki Signorina. Niech upoi miłość nas, przyjdź nareszcie, przyjdzie Signorina, Signorina, Signorina. Chcę być z tobą sam na sam, o jedyna. Prośbą mocne serce wzruszę, tra-la-la-la, i opór skruszę, tra-la-la-la. Zdobyć się muszę, tra-la-la-la, o, tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la, o, tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la. Przyjdź dziś wieczór na rendezvous, czekam na ciebie tam, niech się spełnią marzenia me, serce me w zamian ci dam. Signorina, signorina, przyjdź o przyjdź, nie daj dłużej czekać mi. W nim przeminie wiosny czas, niech upoi miłość nas. Przyjdź nareszcie, przyjdź, o Signorina, Signorina, Signorina. Chcę być z tobą sam na sam, o jedyna. Prośbą mądre serce wzruszę, tra-la-la-la, i opór skruszę, tra-la-la-la. Zdobyć cię muszę, tra-la-la-la, o, przyjdź dziś wieczór na rendezvous, czekam na ciebie tam, niech się spełnią marzenia me, serce me w zamian ci dam. Bo
boska moc jabłek. Żaden z wymienionych w Biblii owoców nie jest tak sławny jak jabłko. Cieszyło się złą reputacją z racji tej, że Ewa nakarmiła nim Adama i za to obydwoje zostali wypędzeni z raju. Co prawda, niektórzy badacze biblijni twierdzą, że nigdzie nie zostało w Piśmie Świętym powiedziane dokładnie o jabłku jako owocu zakazanym. Istnieją przypuszczenia, że może to była morela albo cytryna czy pomarańcza. Zdania na ten temat są podzielone, niemniej w innych częściach Biblii jabłko jako zdrowy i smaczny owoc jest wspominane wielokrotnie. W starożytnej Grecji sądzono, że jabłka leczą wszelkie dolegliwości. Arabowie uważali, że jabłka dodają pogody ducha, odnawiają siły witalne i odświeżają oddech. Na początku XX wieku w Ameryce postulowano, że jabłka leczą reumatyzm, problemy z wątrobą, woreczkiem żółciowym, usprawniają pracę systemu nerwowego i poprawiają wygląd skóry poprzez usuwanie z organizmu trujących toksyn. Na pewno każdy zna słynne powiedzenie: jedno jabłko dziennie trzyma lekarza z daleka. Według najnowszych badań laboratoryjnych okazuje się, że to prawda. Między innymi jabłka obniżają poziom złego cholesterolu i zmniejszają wysokie ciśnienie krwi. Są świetnym pokarmem przy zatruciach wirusowych. Stabilizują poziom cukru we krwi oraz zmniejszają łaknienie na słodycze. Przyczyniają się również do podniesienia ogólnego stanu zdrowia organizmu z działaniem antyrakowym włącznie. Nie wszyscy wiedzą, że w czasach biblijnych jabłek używano jako szczoteczek do zębów. Takie pocieranie jabłkiem o dziąsła świetnie zapobiega próchnicy. Na Uniwersytecie w Yale odkryto, że sam zapach jabłka powoduje u ludzi uspokojenie, uczucie relaksu. Jabłka mają wspaniały błonnik usprawniający trawienie. Dlatego zaleca się zjadanie ich w całości zamiast picia tylko soku, który może za szybko podnieść poziom cukru we krwi. W Niemczech przeanalizowano pożywienie osoby w wieku 98 lat. Co się okazało, spożywanie codziennie parę porcji musu jabłkowego wpływa bardzo pozytywnie na umysł i pozwala dożyć tak sędziwego wieku w tak dobrej kondycji. W biblijnej księdze Salomona możemy przeczytać: podaj mi jabłko, kiedy jestem chory. Niektórzy nie lubią gryźć twardych i lekko kwaśnych jabłek, ale każdy uwielbia smak surowego jabłka startego na tarce lub kompot jabłkowy. Nie zapomnijmy też o tradycyjnej szarlotce i tartych jabłkach podawanych z uwitą białkową pianą skórzych jajek, bez krztyny cukru. Mus jabłkowy, który można nabyć w każdym sklepie spożywczym, polecamy jako dodatek do naleśników na letnie i jesienne obiady czy kolacje, dla podniebienia i dla zdrowia. Tekst opracowany na podstawie artykułu Cudowne leki natury z Tygodnika Polskiego. Za chwilę kilka słów o sporcie, a przed tym Andrzej Czerniewski i nasz happy end. Yeah.
tylko picie set, nasz happy end. Usłyszę tylko picie set. Każdy zwykły dzień zwykle kończy się i w tym winy mojej brak. Będzie dobrze nam, moja droga, wiesz, nic nie stało się. I po drodze nam i tylko patrzę, gdzie nasz happy end. Słyszysz, wołam cię, co było źle, zapomnisz jutro. Weźmiemy święty spokój na sen, usłyszę tylko bicie serc. Wołam cię, słyszysz, wołam cię, co było źle, zapomnisz jutro. Znajdziemy wspólną drogę do gwiazd. Może też na drodze tej nasz happy end. Może też na drodze tej nasz happy end. Olimpiada zimowa w Soczi zakończona. Ale z polskiej prasy, która dociera do nas z opóźnieniem, można znaleźć interesujące informacje. Oto w tygodniku Angora widnieje obrazek zatytułowany Adam Małysz kontra Kamil Stoch. Porównano tam wyniki obu skoczków. Oto niektóre dane. Zdobyte medale olimpijskie. Adam 3 srebrne, 1 brązowy, Kamil 2 złote. Medale mistrza świata. Adam 4 złote, 1 srebrny, 1 brązowy, Kamil 1 złoty, 1 brązowy. Kryształowe kule Pucharu Świata. Adam 4 srebrne, Kamil 0. Wygrane w konkursach o Puchar Świata. Adam 39 wygranych, Kamil 11. Łączna liczba punktów w Pucharze Świata. Adam ponad 13 tysięcy, Kamil ponad 4 tysiące. Liczba sezonów w Pucharze Świata. Adam 17, Kamil 10. Jak widać, mimo mniejszej ilości sezonów, Kamil osiągnął sporo. W dwóch tygodniach dokonał więcej niż Adam w ciągu całej kariery. Bo orzeł z Wisły nigdy mistrzem olimpijskim nie był i na pewno zamieniłby wszystkie swoje kryształowe kule na złote medale. A dziennikarze pisma Wall Street Journal ustalili, że Kamil wygrał swoje konkurencje olimpijskie z najwyższą przewagą w stosunku do innych zawodników. W Polsce mamy sentyment do skoków narciarskich. Pamięta się tam takich zawodników jak Marusarz, Czech i oczywiście Wojciech Fortuna. A w Soczi największą niespodziankę sprawili nasi zawodnicy w łyżwiarstwie szybkim, zdobywając w drużynowych zawodach kobiet srebrny medal, a mężczyzn medal brązowy. A w Holandii dużo się dyskutowało o zwycięstwie Zbigniewa Brudki w biegach łyżwiarskich na 1500 metrów. Zwyciężający dotąd we wszystkich biegach Holendrzy musieli pogodzić się z porażką swoich zawodników na rzecz półamatora z Polski. A dziennikarze z pisma holenderskiego The Telegraph postanowili nawet zakwestionować rezultaty uzyskane przez zawodników, powołując się na teorię rozchodzenia się dźwięków w przestrzeni. Obliczyli nawet, że to nie Zbigniew Brudka wygrał różnicą 0,003 sekundy, lecz Holender Keun Verweij różnicą 0,004 sekundy. Lecz Holendrzy zapomnieli o zasadzie, że na sportowy sukces składają się trzy czynniki. Ciężkie treningi, talent oraz szczęście. A w Soczi właśnie Polak miał więcej szczęścia. Nasza audycja dobiega końca. Brali w niej udział Aleksandra Błaszkowska, Marian Polak, Beata Rumianek oraz redaktor dzisiejszego programu Jerzy Moskała. Wykorzystano także materiał opracowany przez Danutę Moskałową. Za tydzień zapraszamy na audycję Eli Celejewskiej od godziny 11.30 do 1.00 na falach 98,5 radiostacji 2000 FM. A na internecie można słuchać tej i prawie 200 poprzednich audycji
pod adresem www.pl2000fm.blogspot.com. A dzisiaj po zakończeniu audycji przez 15 minut przyjmujemy telefony pod numerem 97 15 54 11. Powtarzam, 97 15 54 11. Żegna nas Ewa Bem piosenką Wyrzeźbiłem Twoją twarz w powietrzu. Życzymy przyjemnego weekendu i tygodnia. Do usłyszenia. Wielu godzin pada, pada już. Dziś smutne panny, wojsko, nawet stróż. A ja tą fotografię śmieszną mam i trochę już weselej nam. Po mnie taki ktoś jak ty, tak na złość jak ty się śni. Jak ja, każda myśl jest zła, oj zła. Bo jesteś taki ładny, aż za ładny, by odwiedzać właśnie moje sny. A mnie taki ktoś jak ty, jak na złość się śni. A ty w powietrzu wyrzeźbiłam twoją twarz, lecz tego wdzięku, który w sobie masz, nie oddam.